pokażemy Wam teraz, zdradzimy właściwie parę sekretów, co teraz dalej zrobić z dzieciakami i z gośćmi, jak już do nas przyszli. I to jest bardzo ważne, bo no raczej rodzicom polecam, żeby byli przygotowani, ponieważ no wiadomo, dzieciaków samych nie można zostawić, musimy wcześniej powymyślać. I teraz tak, zdradzę Wam parę takich przepisów na zabawy, które sprawdzają się zawsze, czy z chłopaki, czy dziewczyny, nieważne. Teraz tak, oczywiście na początek nam tu, czego brakuje jeszcze, Misiu, jak są urodziny? Świeczki i... Tort. Tortu, tak, tortu nam brakuje, ale myślę, że to jest też ważny element, więc tutaj jak po oficjalnej części, to myślę sobie, żeby dzieciakom przygotować tak, najlepiej, najbardziej lubią zawsze wszystkie zabawy taneczne. To się zawsze sprawdza przy muzyce. I co, taką zabawę, Misia, pamiętasz jakąś? Z tańcami? Nie. Na przykład, że gra muzyka i co robimy, jak muzyka się zatrzymuje? Stajemy? Stajemy, tak, w tak zwane posągi i to jest zabawa, która zawsze się sprawdza. Można też wykorzystać na przykład poduchy, że dzieciaki, jak gra muzyka, biegają po całej pokoju, po całej sali, a jak muzyka się zatrzymuje, to co robią? Skakują na poduszki, nie? I zawsze jest o jedno mniej, jak ktoś się zgapą i nie zdąży, no to odpada. To są dwie zabawy, które super się zawsze sprawdzają. Myślę też sobie, że jak na urodziny zapraszamy na przykład dziewczynki, są one starsze, to super, jak przygotujemy coś takiego plastycznego i kreatywnego, bo dziewczyny mają do tego i cierpliwość i myślę, że jakąś godzinkę się super zajmą. Takim fajnym pomysłem jest na przykład robienie biżuterii. To jest też łatwo dostępne, można kupić i też jest fajną pamiątką z takich urodzin. Dla chłopaków, Misia będzie miała i dziewczyny, i chłopaków? Taką mieszaną grupę, to zaraz... Ale więcej chyba dziewczyn. Tak, to jak w tym czasie, jak dziewczyny będą sobie coś fajnego robić, to chłopaku można zaproponować jakieś zawody sportowe. Bo wiadomo, że chłopców energia roznosi i dobrze mieć to przygotowane, a my nie chcemy też robić remontu potem domu, więc albo w przedpokoju, w salonie, gdzieś, gdzie jest więcej miejsca, już super byłoby w ogródku. Można przygotować taki tor przeszkód, jakieś konkurencje sportowe. To jest dla chłopaków najlepsza zabawa i mogliby całą rodzinę tak spędzić. Teraz znowu takie zabawy, coś podpowiemy jeszcze, tak? Coś wymyślimy jeszcze, nie? Nie. Jeszcze podpowiemy Wam zabawy takie razem. Czyli mamy tańce, mamy zabawy sportowe, mamy dla dziewczyn kreatywne zabawy. Możemy jeszcze wymyślić, na przygotować, co ja zawsze mam, taki kufer z czym? Misia, co mam w tym? Strojami. Tak, stroje. Takie można przygotować stroje proste, jakieś kapelusze, okulary, bransoletki. Dzieciaki się lubią przebierać, i chłopaki, i dziewczyny. I fajnie można potem zrobić taką sesję zdjęciową w kapeluszach. Jeść. Tak, chciałaś, żebyśmy się teraz poprzebierali? Tak. No to zaraz coś wymyślimy. I to też fajnie zajmuje troszkę czasu. Co można się jeszcze bawić fajnego? Jaką zdasz, Misia, fajną zabawę? Pomyśleć. Pomyśleć. Możemy znowu zrobić przerwę sobie na jedzenie, potem znowu możemy jakś puścić muzykę. Zgadywanki. Tak, masz rację. To jest też zabawa, gdzie na przykład dzieci tak w wieku Michalinki, czyli Misia, ile masz lat? Siedem. Lubią taką zabawę, która nazywa się Poszukiwacze Przygód i to wtedy do tego trzeba się dobrze przygotować, bo musimy sobie zrobić plan działania. Najlepiej jak zrobimy mapę, taką, że na przykład gdzieś chowamy skarb, prowadzimy dzieci, dzieci muszą robić różne zabawy, muszą przejść od jednej rzeczy do drugiej, żeby zdobyć kolejny punkt. To jest taka zabawa i dla dziewczyn, i dla chłopaków. No, trochę się do tego trzeba przygotować, a ona się super sprawdza i w terenie, i w domu. Mogą się w różnych pokojach chować, można im przygotować zadania do wykonania, więc to jest taka kolejna zabawa, która zawsze się sprawdzi, szczególnie młodsze dzieci bardzo lubią tą zabawę, bo wtedy są skupione, są wszystkie razem i są w grupie. Także myślę sobie, że tych zabaw można więcej wymyślić, ale nie ma też co dzieciom zarzucać za dużo. Myślę, że te najprostsze, które wymieniłyśmy, nie? Misia, przychodzi coś do głowy? Co jeszcze jest takiego super? Przebieranki, zabawy w takie podchody, tańce do tego. Jak wiemy, że dzieci na przykład lubią śpiewać, też jest ważne wcześniej dowiedzieć się, co lubią dzieci i popytać solenizantki, czy solenizanta, co lubią, czy na przykład lubią śpiewać, wtedy można im przygotować jakieś proste karaoke. No tych pomysłów jest dużo,
Nie ma co wymyślać, nie zawsze jest potrzebny animator. Można samemu się podjąć tego wyzwania. Na pewno trzeba być przygotowanym. I również słuchanie piosenek. No, słuchanie muzyki, śpiewanie i tańczenie po prostu do muzyki, nie? To dziękujemy Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam pomogliśmy, że będziecie chętnie organizować sobie urodziny. Również skorzystacie z naszych pomysłów. O, właśnie, super. My czekamy Misia na gości, tak? Tak. Tak, a Wam życzymy powodzenia, do zobaczenia, może się jeszcze spotkamy. Dobra robota, Misia, piąteczka. Pa, pa.